Serwus widzowie, dzień dobry, ja jestem Wilki, to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta. Już słyszę to, Szybson, przestań we mnie strzelać. No kurde, Szybson tutaj nawet nie pozwala mi zacząć odcinka nagrywać, no. Przestań, widzowie, stawcie łapkę i subskrypcję, proszę. Ła! Excuse dawaj me. Mi. Wystraszyłaś się, dawaj mi dyjaksy. Nie, to już to nie ten odcinek, to nie ten odcinek. Mister Szybson, proszę zaprzestać takich zapotrzebowań niepotrzebnych. Kurde, trochę wyżej trzeba było dać łuk. Ja nie mogę, co to ma być? Szybson, przestań. Ja nie mogę. Nie zno... Aaaa! Ale blisko było. Tak, jest! Udało mi się strzelić jako pierwszą. Dobra, zamykam te drzwi, bo teraz umrę. Tak będziemy strzeli na mnie. Pamiętajcie o łapce, pamiętajcie o subskrypcji, to jest mega, mega ważne. I idę tutaj do Szybsonego, po prostu wyjaśnić. Przestań, Szybson. Zaprzestań. No czemu ty tak robisz cały czas? Gdzie ty jesteś? Ła! Okej. Okay. Już myślałam. O kurde, ginę. Ile masz serduszek? Dwa. O nie! Zbiłem to strzałę. Ja nie mogę, ja nie mam, a nie mam elytry, dobra, gdzieś zagubiłam elytrę swoją, ale ty szybujesz jak ptak, Szybson. Widzę cię na tym drzewie. Ja cię nie widziałem w ogóle, o gdzie kurde! Byłaś? Przepraszam, Szybson. Ja ej, czemu się zrespiłem? Gdzie? Dobra, nie wiem, gdzie ja jestem. No, ej, Pawła się tam jest. Gdzie, jaki głupowa? Chodź tutaj, ja tutaj czekam na ciebie, no, w swoich itemkach. Czekam, ej, tam Steve chodzi na dole, na osiedlu. On idzie do mojego domu, widzę go z góry, obserwuję go. Gdzie ty jesteś, Filip? Chodź, no idę, ja na palionowej się zrespiłem. Diamenty. Nie, dobra, odstawię ale to są moje, są poprzedniego odcinka wygrane. Go. Ej, zgubiłam Steve'a, wracaj tutaj szybko, bo Steve się włamał do mojego domu chyba. Ja go widziałam tutaj, obserwowałam go. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Excuse me, czemu tak mówisz? Filip, chodź tu. Czekaj, o, jesteś. Czekaj, wchodzę tu na ten. Dobrze, czekam tutaj, no, na ciebie przy twoich rzeczach. Ja tu na górze jestem. Okej, okay, ja tutaj z dołu zebrałam twoje itemy jakby co i dałam je w jedno miejsce. W jedno miejsce. O. Ja ustawiam sobie ekwipunek. Dobra, gdzie? Tu. Więcej nie mam, mam nadzieję, że masz wszystko. I teraz masz wszystko czy nie? Nie. Okej, okay. No to trudno. Chodź, bo tutaj nie, gdzieś no, Steve był na dole. O. Dobra, idę. O kurde, on, ja go gdzieś tutaj widziałem, ale nie wiem gdzie on teraz wszedł. Nie wiem gdzie on jest. Gdzieś go tutaj widziałam. Nie strzelaj we mnie. Ej, on jest u mnie w domu! Chodź tu! Szybson, gdzie ty jesteś? O, tutaj jesteś. Okej, okay, widzę, że górą w sobie wszedł. Billy Jean, step my lover. Oh, hello guys. Dobrze, hello, dawaj, dawaj. Hello Steve, co tutaj uwaga. Robisz? Billy Jean. Step my lover. She's not a girl, she's not my soul. Oh, but the Jane is not my son. Ty. Dobra, koniec piosenki, toast. Mega, mega, mega mi się podobało, Steve. W szoku jestem, wy myślicie, że mam talent, ale do The Voice of Poland po prostu, to było piękne. To was amazing, naprawdę. I udekorowałem tu dom, dyniany. Never gonna give you up. Never gonna give you up, na ma na ma na ma. Nie pamiętam tekst. Ja też. Okej, okay, ja też nie. Teraz już słyszałam tą piosenkę. Dobra, w każdym razie, Steve, co cię tutaj sprowadza do mojego domu? Że raz w życiu słyszałam tej piosenki. Bardzo ważna sprawa. Jak raz w życiu słyszałaś Never Gonna Give You Up? Tak, jakby zawsze mi się to po prostu wyświetlało, jak nie, chodziłam ile ty w coś. Masz lat? 17. No, no wiedziałem. Oh my godness, tylko... No nie. Tylko... Oh my godness, tylko... Ja jestem w wyrodzie. Wstaję, wychodzę. Mina, Steve się na minę władował. Excuse me. Dobra, słuchajcie mnie, no, Emilki, ja tak naprawdę przyszedłem tutaj. Jest. Bo mam ważną sprawę dla ciebie. Co to znaczy ważną sprawę dla mnie masz? Dwie sprawy. No i w sumie jedna. Okay. No, jest dla ciebie prezent, przyszykowałem potężny na palionowie. Mam nadzieję, że to jest, mam nadzieję, że to jest 8 staków diaksów, a nie ten, coś innego. No, niestety nie, ale mam coś lepszego. Ale okay. Czy to chociaż jest wartości tylu diamentów? Myślę, że tak. Myślę, że bezproblemowo okay. No to ja można myślę, to że... zahaczyć. Czyli można to zaliczyć diamenty. Jako spłatę długu, no. Myślę, no myślę, nie wiem, tak. Zobaczymy. Dobra, no to w takim razie, gdzie? Na palionowie to jest, czy tutaj? Musimy iść na palionowo. Nie wiem, czy na nóżkach dać radę, czy elitrami? Tak, idziemy na nogach, bo Szybson... Dobra, spotkają mi się wszyscy przy głównej fontannie. Okej, okay, dobra, dałam radę. O to ci chodzi. Ej, gdzie mamy iść, bo ja nie słyszałam ten... Okej, okay, jestem na palionowo i co teraz? Jestem na palionowo, no i fajnie. Gdzie on jest? Gdzie jest Steve? O, tu jest Steve. Steve, gdzie mam iść? Co ja mam robić? Ja nie wiem, gdzie mam iść. Czekaj, leć za nim. Okej.
Lecę! Steve, gdzie my lecimy? A, przy fontannie powiedział. Dobra, przy fontannie, mieliśmy się spotkać z Central Operating Barionowo. Centrum Operacji, no i dobra. Okay. Dobra, słuchajcie mnie. Teraz idziemy w jedną rzecz. Milki, poczekaj. Mhm. Załóż to. Okej. Załóż to, bo nie możesz widzieć wszystkiego. Dobra, i teraz za mną, to sprowadził. Fajnie, nic nie widzę praktycznie. No dobra, ale ledwo co, stary? No i dobrze. Teraz w prawo. Okej, okej. Teraz prosto. Szybson, gdzie ty idziesz? Gdzie ty jesteś? Ała. Okej, dzięki. W prawo. Uważaj na nogi, lewo, lewo, nie tu. Aha, dobra, sorry, nie widziałam, myślałam, że tutaj wejdziemy. No, idę, idę. Tu idzie do Szybsona. I teraz w lewo. W lewo, dobra, idę. Idę, idę. Co? Idę, uważaj, bo schody są małe. Schody są małe, Mik. Dobra. Lewo. Okay, ja już wiem, o co chodzi. I tak. No tak. Co to, to jest? Jest tutaj. Mogę to ściągnąć? To jest nowy dom dla ciebie, bo tamten był troszkę giga słaby, no parę na podstawie. Stary, to niszczy, wygląda ale... jak dom na Minecraft beta albo alfa. No i mega fajny. To dobrze czyżny. Ej, to jest świetny dom. Świetny dom, no co ty mówisz w ogóle? Czy ten dom jest idealny? I on jest niby wart 800 taków diaksów? No oczywiście. No no, bez problemu, przecież wiesz jakie cegły są teraz w drobie? Cegły wszystko do góry poszło. Do góry? Wiesz ile kosztują produkty? Wiesz jak ciężko w ogóle ziemia ile kosztuje? Dobra, cegły ta ziemia są mega moja. Drogie. Ta ziemia? No... Bym się kłócił. No ja nie. Co to jest? No twój nowy dom. No to jest twój nowy dom. Czekaj, no, czekaj, musimy zrobić... Chodźcie tu. Tu musisz teraz Emilia stanąć. W tym miejscu. Tu. Wyobraź sobie, że jestem dużym autokarem. Ja wyjeżdżam i ty widzisz swój nowy dom. Totalnie sobie wyobrażam, że jesteś dużym autokarem. To są moje ogólne wyobrażenia. Co i teraz coś twoja nie... reakcja. Wow! Wow! Oh my this god! This is your new house! Oh my god! Really? Really? This is my new house? No way! Ej, stary, to nie jest żart, to jest serio mój dom? This is beautiful. This is not beautiful. Very expensive. No. Zwanie nie. Stary, co to ma być? To wygląda jak dom z Minecraft Alpha. No! This is beautiful. Co ty mówisz? To jest ten dom jest piękny. Zobacz na skałę. Wygląda jak taka mini skała troszkę. O, no. Nie, to wygląda jak mini Buda dla psa. Nie wiem, jak to wygląda. Jak lubisz skałę, jak Buda dla psa. To też polubisz. Wizo, to pisze dom Milki. Ej, to jest... Dom Milki. Nie podoba mi się. Znaczy... Jak ci się nie podoba? Naprawdę ci się nie podoba? No, stary, no, nie, w sensie, tak. Nie no, jest super, ale to tak nie powiem stylu no po prostu, no. Nie ma, a ty nie masz nawet swojego... Plus... Spadła. Plus, to chyba nie jest warte 8 staków diaksów. Jasne, że nie, o wiele więcej, ty musisz to płacić. No nie, chyba cię pogięło totalnie, Szczypson. No właśnie, przydałoby się, żebyś troszkę dość dopłaciła, bo troszkę pracy mnie to kosztowało, nie? A wiesz, ile mnie kosztowało, czasami... stary, no postawić 4 cegły i do tego drewno, to myślisz, że serio dużo to zajmuje? Ja cię to muszę lekko ulepszyć, o. Ale wytworzenie cegieł jest mega ciężkie, to nie jest hip-hop, to nie jest 2 sekundy. Wytworzenie cegły Szybca. Naprawdę wymaga czasu. Przestań tak właśnie. Robić. Ty każda cegła, którą tutaj widzisz, została postawiona z miłością. Dobra, Milki. A teraz? Lepiej czy nie? No, powiem ci, że to zmieniło całą w ogóle percepcję i cały nie, no, odbiór, teraz? Nie? Teraz, szczerze, to ty nawet nie zasługujesz na ten dom. Nie, totalnie. Ja teraz absolutnie to troszkę nie rozumiem. Troszkę przesadziłem, nie? Troszkę przesadziłeś, dobra, to nie. No. To nie. Zbyt expensive, no. Too much, zbyt drogo. Okej, Steve. Inny żartowałem. Dzięki. Słuchaj mi, no, ten dom dla mnie jest piękny i ja bym chciał taki dom mieć na Palenowie. Na razie Palen mi nie pozwolił mieć tutaj domu, ale no myślę, że pewnego dnia wybije taka godzina, że będę mógł tutaj mieć swoją ziemię, ale zazdroszczę ci i tak. Okej, okay. Dzięki. No jest dom super. Milki. Więc tam, no nie wiem, jakoś czuję się jak u siebie, jakbyś sobie tam uzyskał troszkę lepiej. No mi się wydaje, że ten dom jest naprawdę dobry, nie? I naprawdę jest zazdroszczę ci. Dzięki. Dzięki, Steve. To miłe swoje sens, że mi wydawałeś, ja myślę, że Emilia powinnaś uczcić swój nowy dom muknięciem porządnym. Nie będę muczyć teraz, nie ma opcji na zamuczanie. Ej, a co mnie tłumaczy, co to jest? To jest altanka imienia Mu, tutaj trzeba zamuczać. Przepraszam, ale Szczypson... I co tu się robi? Gdzie to powiedziałem? Szczypson, pokaż Steve'owi, no pokaż ale, Steve'owi, słuchaj, proszę. Ale to ja dałem to imię, ja decyduję kto muczy. Ja decyduję kto muczy i muczysz ty. Proszę, Stościk, proszę cię. Nie, ale ty nie rób takich kurde maślanych oczu. No proszę, Szczypson. No proszę, ale to duża problem, muczysz.
No to muknij se jak chcesz. No pokaż. Steve, muknij. No muknij, Steve, dawaj. O, ale miał fajny taki basowy muk. Basowy muk. No jeszcze proszę. Muk. Nie, no to nie, ja się sotyzę. Ja na końcu. Nie, no Filip, proszę. Ja no dobra, sotyzem. Altanka imienia Mu. Dobrze, i Altanka imienia Mu. No ale ty powinieneś tak muknąć! A nie, nie. Ale ty też muknęłaś tak byle jak odniesienia. No wiesz, Sotosik, widzowie to zapamiętają. Co ty tak? robisz tutaj? Ja myślę, że widzowie zapamiętają, jak ty muknęłaś. Co to za rozbiór? No, rozbiór tutaj ten. Tutaj coś nie pasuje w ogóle w tych schodach, ale... No tak, no bo tutaj coś kurzu nie tak. nakombinowałaś. Nie, to nic nakombinowałam. Dobra, Steve, jakby... Dzięki ci dobra, za dom. Dobra, przejdźmy do płatności. Zapłać mu za ten dom. Nie będę nic płacić. Ja tutaj nawet ale nie chciałam tego. To jest więcej warte niż te 8 diamentów. No ała, nie. Przepraszam, nie chciałem. Buchę miałaś na tym. No, na komara chciał ubić. Czemu mam jeszcze jakieś czerwone łóżko brzydkie, oszkliwe? Nie jest brzydkie, czerwone łóżko to oznaka kolor dobrany do peleryny. Dobrego łóżka. Czerwone łóżko to oznaka dobrego łóżka. Okej, okay, dzięki Steve w takim razie. Big thanks. Znaczy super jest. Dzięki Steve. Czekaj. Wszystko okej, chłopaki? Oglądajmy. Co ty robisz, Szczypson? Czemu tak robisz? Ja nie mogę, nie garbcie się! Będziecie mieć kręgosłupy, kurde, my ten. My kręgosłup is screaming. Ej, ja czekam teraz, żebyście coś zaśpiewali razem, dawajcie. To jest piosenka powitalna z okazji tego. Co to było? Miałeś zaśpiewać. Co wy robicie? Czemu wy jesteście zakopani w piasku? Mega dziwna opcja. Stary, wygląda strasznie. Okej. Okay. Dobra. Ja idę ze zloda, więc żegnajcie na razie. Thank you, Steve. Bye. Co ty, Szybson, robisz? Czemu się śmiejesz? Nic, po prostu śmiejesz i śmiejesz mi się, kto ja chciał. Okej, widzowie, to ja ten na tle tego domu mojego nowego kończę odcinek. Ja nie wiem, co mam z nim zrobić. Tylko go rozbieramy chyba po prostu. Nie, mieszkasz tu. No stary, nie, no widzisz, ale ten dom. Ale to jest świetny dom. Wiesz, jakie to wspomnienia odblokowuje? Takie, no właśnie, no kurczę, no to jest taki. Ten dom powinien być w muzeum po prostu. A nie tutaj, ja chcę mieszkać w normalnym domu. No, widzowie, napiszcie w komentarzu, czy zostawiamy ten dom, czy nie zostawiamy, po prostu wy zadecydujcie i ten, zobaczymy. Ja żegnam się z wami, dziękuję za to, że byliście do końca, widzimy się jutro 18.30, wbijajcie na kanał Szybsona, ponieważ tam są też super filmy, przestawiam je strzelać, do zobaczenia, widzimy się później, pa! Pa, widzowie.